No, witam wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie. Taki obrazeczek na początek mój ukwiał i chciałbym wam pokazać, jak karmię ukwiała pipetą. A karmię, jak widzicie teraz, to są lasonogi mrożone. Wcześniej troszkę rozmrożone w wodzie morskiej. Daję mu tam bezpośrednio na pyszczek. O, widzicie, jak otwiera tą jamę gębową, można to tak nazwać. Tutaj jeszcze dam troszkę hepatusowi, bo on te lasonoki je. Nie wiem dlaczego, ale na przykład borsuk nie chce w ogóle tych lasonogów. Hepatus zjada wszystko, jak leci. Ja wam tu pokażę akurat. No, to przypuszczam, że jakbym hepatusa karmił tylko i wyłącznie lasonogami, to by przytył jeszcze bardziej. Znaczy przytył, przepraszam za przytył, ale nie przytył, tylko po prostu szybciej by rósł. No i taka jedna kostka lasonogów, jak widzicie, na raz. Także bardzo lubi. Może zbliżę wam jeszcze obraz. O, fajnie rośnie. Powiem wam, kiedyś karmiłem go stynkami, tymi małymi rybkami, ale powiem wam, że często wtedy się kurczył, tak wypluwał te resztki bodajże, nie wiem, może te kości czy coś. I postanowiłem go nie karmić tymi stynkami, tylko dać mu właśnie takie lasonogi. One są tak, wyglądają tak, troszkę taka mała krewetka, i powiem, że lepiej na to reaguje, na te lasonogi. Także tak to wygląda przy karmieniu ukwiała. No jak widzicie, nie wiem, na wcześniejszych filmach czy teraz, to rośnie fajnie ten ukwiał na tych lasonogach. Tam te błazny cały czas, para się dobrała i tak cały czas tam go podrażniają, no ale jemu to widocznie nie przeszkadza. Tak to wygląda na chwilę obecną. Co wam jeszcze tutaj mogę? No, pompy teraz wszystkie powyłączane, także nie ma żadnego stylopora, jak widzicie. Rośnie fajnie, tu ten ukwiał twardy, tak samo ten SPS. Tutaj na ściance brareum też fajnie już rozrasta się na boki. Była taka mała szczepka przyklejona. Już teraz tkanka fajnie rośnie na tej szybie tylnej, na tym grzebieniu. Tu też taki kawałek dałem tej tkanki. Także tak to wygląda. Może tutaj jeszcze teraz oddalę obraz. O, no tutaj większych zmian jakiś w zbiorniku nie ma. Tu ten koralowiec z tyłu. O, wybaczcie, ale ja mam ciężką głowę, nie pamiętam tych nazw, tych koralowców. Też fajnie rośnie, nie ma problemu. Sarkopytan tak samo, ten tutaj. Ta szczepka tam z boku tak samo, którą kiedyś przesadziłem. No i jest wszystko na razie w porządku. Oczywiście ta dolewka jest cały czas na wodzie źródlanej. No w zbiorniku powiem wam tak, nic nie padło, wszystko żyje, ma się świetnie. Kraby, o, tam widać jednego kraba. Tam sobie lubi siedzieć w tamtym części. Także nic się takiego nie dzieje, jakiegoś tragicznego. Z takich no ciekawostek miałem, no nie wiem, nie dokopywałem tutaj żadnych koralowców, bo te moje tutaj dość szybko się rozrastają.
Nie chcę tutaj na razie nic kupować. Tym bardziej, że ten zbiornik nie jest jakiś super stary, nie wygląda to jakoś super. Goniopora oczywiście ta, którą miałem, znaczy mam jeszcze, powiem wam, no, nie polipuję w ogóle. Nie wiem dlaczego. I w końcu, bo jak wiecie, nigdy nie mierzyłem parametrów zbiornika, w końcu miałem test, tylko zapomniałem, miałem całą taką tą walizkę z JBL-a i w końcu postanowiłem zrobić testy NO3, PO4 i powiem wam tak, PO4 w ogóle w zbiorniku niewykrywalne, NO3, no wiecie jak to jest z tymi próbkami, z tym kolorem tej cieczy, według mnie to jest takie 1 do 2 na NO3. Tak mniej więcej to wyglądało, to był taki delikatnie żółty zabarwienie tej fiolki. Wyglądało to na około 1 do 2 NO3. Także myślę, że to nie jest wysoko, a tym bardziej, że wcześniej, jakoś godzinę wcześniej karmiłem ryby, także no, podobno przy karmieniu NO3 podskakuje, także no mogło to tak się stać, że po prostu ten NO3 było takie tego, no ja je mierzyłem gdzieś około 2 tygodni temu, także nie wiem dokładnie jak teraz to będzie wyglądać. Przypuszczam, że no raczej parametry nie powinny tutaj jakieś skoki parametrów być w tym zbiorniku. Ja tu za bardzo, powiem wam, nie grzebię w tym zbiorniku, nie robię jakiejś rewolucji. Tutaj jak widzicie, wszystko odbywa się tak swoim naturalnym tokiem. Tutaj te brareo, które wam teraz pokazuję, to one, ta tkanka tutaj w zastraszającym tempie rośnie na tej skale i tutaj wchodzi na tą dunkę, jak widzicie, o, bardzo mocno. Także nie wiem, czy tam ją gdzieś coś przydusi, ale myślę, że nie, że te brareum tam nie będzie tak za bardzo wpływało na tą dunkę. Ja już tutaj te koralowce, tą dunkę, czy tam ten, karmiłem ikrom homara dzisiaj. Także już dzisiaj raczej nie dostaną. Jedynie co, to solowca, to trochę dla ryb. I to jest wszystko. Także tak to wygląda na ten dzień dzisiejszy. No zbiornik ja już ma bodajże, nie wiem, no chyba będzie już 4 miesiące. Ja za bardzo tak tego wszystkiego nie liczę, nie zapisuję nigdzie. No może trochę źle, że nie zapisuję, ale... No i jak widzicie, tam już ten ukwiał praktycznie wciągnął wszystko. No jeszcze może zbliżenie zrobimy. O! No jeszcze tam w środeczku trochę ma, nie? No ale już jest tak jakby wciągnięte wszystko, także... No strasznie, powiem wam, urósł. Te macki, jak widzicie, są niektóre już porozdwajane. Już się robi z jednej macki, się robią dwie. Także nie przenosi się, nie te. No tu jest jakiś taki rytuał tych dwóch błaznów. Nie wiem, co one wyczyniają. Chwytają się za. O, jak widzicie, nie wiem, czy to jest jakiś element godów, czy czegoś, czy tego, bo tak to one żyją w sobie w zgodzie cały czas w tym ukwiale, a co one tutaj odpierniczają, to powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia. Chwytają się za paszczę, jak widzicie, za tego. I oba śpią oczywiście w tym ukwiale, leżą na nim. Także tak to wygląda, nie wiem, o co tu chodzi. No, ryby trochę też wam pokażę, podrosły, bo tutaj o te urosły i to dość znacznie. Tamten trochę większy. O, tamten. Także z glonami też sobie tutaj poradziłem. Powiem wam, nie mam jakichś tu wysypów dużych glonów, okrzemków czy coś takiego. Okrzemek to wiecie, no zawsze będzie chyba występował, bo na tego okrzemka to za bardzo nie ma siły, ale tak ogólnie
Na piachu go nie ma, no bo babki go non stop przesiewają. Te babki są tak pracowite, że polecam wam oczywiście, jak ktoś ma piasek i ktoś chce mieć ten piasek, powiem, taki czysty, czy po prostu żeby w nim jakieś resztki pokarmów nie były, czy coś takiego, gdzieś to tam nie gniło, nie robiły się jakieś takie, wiecie, złogi z jedzenia w jakiś tam. One praktycznie wchodzą, te babki, w każdy zakamarek i czyszczą ten piasek, przesiewają. Ten piasek taki jest, taki pulchny. Cały czas przesiany. Także, no, jedna jest inny gatunek babki, druga inny gatunek. Zgodzą się z sobą, nie biją się jakoś tam o jedzenie, czy o coś, czy tam. No, widzicie, jak ona mi tutaj zamieszała teraz. Także chciałem zrobić wam trochę takiego zbliżenia na tego kraba. Tutaj widzicie może tą elfilię, która jest tutaj w tym cieniu takim. Powiem wam, nie wiem dlaczego, ale jak jest w świetle, dałem ją do dużego światła, to ona po prostu taka malutka była. To jest ta, co to tak marudziła od samego początku. Jak ją tutaj przestawiam do tego cienia, pod tą skałę, no to ona się bardziej pompuje. Nie wiem dlaczego, może szuka światła albo co. No i tak ją tu zostawiłem, niech sobie tutaj siedzi w tym cieniu. Także, no, jak widzicie, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. Wszystkich oczywiście pozdrawiam, Michała, Mariusza i tak dalej. Nord Aquarium, bardzo cię pozdrawiam. Wszystkich słonowodniaków i tak dalej. Także trzymajcie się, do następnego filmiku. Na razie.